Baśniopera. W poprzednim odcinku. Jakieś czary. Jakieś mary. To cofają się zegary. Czy to jawa? Czy to sen? Ja w dzidziusia zmieniam się. Przepraszam pana, panie leśny duszku zmrużoczko. Zgubiłem kluczyk do szczęścia. Czy pan wie, gdzie mam go szukać? Słuchaj, słuchaj swojej nutki, będą tego dobre skutki. W taki sposób ci pomogę, w księdze tej odnajdziesz drogę. I wskazówek zasób cały, jak odnaleźć kluczyk mam. Słuchając porannej rusałki, czułem się, jakbym przebywał w jakiejś szczęśliwej krainie. No, a teraz znowu nie wiem, co mam robić. O, dziękuję ci, Nutko, ty masz rację. Zajrzę znów do mojej tajemniczej księgi dobrej rady. Odcinek trzeci. Księga dobrej rady. Co tu jest napisane? O! Muzyka należy do największych potrzeb ludzkiego ducha. Ciekawe zdanie. Jeszcze. Pisać muzykę to wyrażać miłość. Wolfgang? Amadeusz? Mozart? Kompozytor? Jest jeszcze coś. Kto szuka szczęścia, niech się muzyką zachwyca. Tę wskazówkę ci daje królowa księżyca. Nutko, Nutko, ktoś tutaj jest? Nutko! Nie, no masz rację, Nutko. Jasne. Dobra, no. Wracam do księgi. Ich muzyce miłość, a głos to ptaków śpiew. Arię pana Mozarta zna już cały świat. Nie znajdzie kluczyka do szczęścia, kto nowych przyjaciół nie posłucha rad. Nowych przyjaciół? Jakich nowych przyjaciół? Ojejku. Paśnikiem jestem, hejże, a wesołym zawsze hopsasa. Wokoło każdy mnie tu zna, szeroko słynie, zręczność ma. Przepraszam, a kim pan jest? Potrafię włosy modnie spleść, wydobyć z fletu piękną pieśń. Wesoły jestem, hejże, a w me sidła wpadnie każdy ptak. Przepraszam, proszę pana, czy pan nie wie, gdzie może być mój kluczyk do szczęścia? Ptasznikiem jestem, hejże, a wesołym zawsze hopsasa. Wokoło każdy mnie tu zna, szeroko słynie, zręczność ma. Na panny chciałbym siatkę mieć i złapać kilka w taką sieć. Zamykałbym je w klatki swe, dla siebie miałbym ptaszki te. La la la, la 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 la, ram pam pam. Tam, gdzie mieszkam dziś, panuje król Zarastro. Wielki pan, a królowa na księżycu, jego żona, też mnie zna. To szlachetna, dobra pani, choć humory swoje ma. Jest w muzyce zakochana, pięknie śpiewa, tak jak ja. O, to prawda. Czy kluczem, którego szukasz, nie jest czasem muzyka? O. Ona świadczy niepiękniejszym, serca wzrusza, kiedy gra. O. Nie trać czasu, pomyśl nad tym. Wsłuchaj się, jak pięknie brzmi. Dla mnie i dla papageny otworzyła szczęścia drzwi. O! Pa, pa,
Papagena. Będziesz wiecznie mi oddana. Będę wiecznie ci oddana. Bądź więc moją jaskółeczką. Bądź więc moim gołąbeczkiem. Gołąbeczkiem, gołąbeczkiem. Jaka radość czeka nas. Jaka radość czeka nas. Ty bogowie dobrzy zechcą. Ty bogowie dobrzy zechcą. Małe dzieci na świat zeszlą. Małe dzieci na świat zeszlą. Maleńkie dzieci zeszlą nam. Zeszlą nam. Zeszlą nam. Zeszlą nam. Maleńkie dzieci zeszlą nam. Maleńkie dzieci zeszlą nam. Więc najpierw mały papagenu. Nie, najpierw mały papagenu. A potem mały papagenu. Nie, najpierw mała papagenu. Papageno, 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 papageno. Największa radość dzieci małe. Największa radość dzieci małe. Więc jak najwięcej papagenów, jak najwięcej papagenów, jak najwięcej papagenów obdarzy, niechaj szczęściem nas. Największa radość dzieci małe. Największa radość dzieci małe. Więc jak najwięcej papagenów obdarzy, niechaj szczęściem nas. Papageno, papageno, papageno obdarzy, niechaj szczęściem nas. Papageno, papageno, papageno obdarzy, niechaj szczęściem nas. Obdarzy, niechaj szczęściem nas. Obdarzy, niechaj szczęściem nas. Papageno, 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 papageno. Papa! Pa! Papa! Papa! Papagena! Papa, papagenu. A jacy oni byli szczęśliwi. Ciekawe. Papageno powiedział, że kluczykiem do szczęścia może być muzyka. Chyba coś w tym jest. Jak myślisz, Nutko? A, no oczywiście, Nutko, jasne. Zaraz zajrzę. Zobaczymy, co na to powie Księga Dobrej Rady. O, tu, o, jest. Czym jest muzyka? Morze nocnym niebem z nutami pośród gwiazd. Ciekawe. Ukołysze lasy i przywita śpiewem księżycowy blask. Aha. A gdy już na świecie zapanuje mrok i gdy leśnych duchów niesłyszalny krok ukaże ich postać w szumie nocnych drzew, z mgieł wstaje rusałka. Budząc nocy śpiew. Ojej, przecież to jest nocna rusałka. Muszę być cicho, żebym jej nie spłoszył. Księżycu na dziwisz się,
marzeniach twoją twarz, która ze wspomnień mnie zbudzi. Księżycu, nie zaśni. Pani Rusałko, przepraszam, no kichnąłem sobie, no pani Rusałko! Uciekła. No tak, spłoszyłem ją tym kichnięciem. Jejku, nie mogłem się powstrzymać od zapachu tych pięknych kwiatów. Przecież ona zniknęła zupełnie tak samo jak ta poranna. Nutko, ale ja dalej nie wiem, czy muzyka może być kluczykiem do szczęścia. Wiesz, Nutko, ta Rusałka to mnie tak oczarowała swoją arią. Też bym tak chciał. No, żeby się dowiedzieć, czy muzyka jest kluczykiem do szczęścia, to pewnie muszę zaśpiewać tak samo jak Rusałka. Co, Nutko? No, pewnie, jasne. Muszę też tak wyglądać jak Rusałka. Czyli co? Muszę znaleźć jakąś starą suknię mojej mamy. O, ale tu jest rzeczy pełno. To. O, jest, dobra. Wystarczy ją teraz założyć. A tylko czy ja się w nią zmieszczę? O, troszkę ciasno. Dobrze. To teraz włosy, co? To jakieś krótkie mam. Trzeba byłoby... Peruka mamy, tak, na półeczce. Zawsze była na półeczce. Jest peruka mamy. Dobra, zakładamy. Nutko, to co, wyglądam już jak rusałka? No nie śmiej się, dobrze? A co, że mam teraz zaśpiewać? Tak jak rusałka? Dobrze, to wcale nie musi być takie trudne. Ja też tak potrafię. Nie zaśnij. Co mówisz, że trzeba ładniej, tak? Dobrze. Nie. Co to? Zegar? Teraz? O tej porze? Kukułko, dlaczego ty tak dziwnie kukasz? Co? Może według ciebie nie wyglądam jak rusałka? A, widzisz? A ja właśnie wyglądam jak rusałka. Piękna rusałeczka. Ten zegar się na mnie gapi. Wygląda, jakby był jakąś starą babą. A tam stare zegary tak mają. Nie, no coś z tym zegarem jest nie tak, no. Zaraz go naprawię. Baba Jaga w zegarze! Baba Jaga w zegarze! Jejku, skąd w zegarze jest czarownica? Coś ma na mnie jakieś zakrycie. Prawie się nie mogę ruszać! Porany! Nutku, ratuj! Zegar stary, gdyby świat kurenty ciął jak sznur, zepsuty wszakże od 100 lat nakręcać próżny trud. Lecz jeśli nie nie.
Szanowna pani Babo Jago, dlaczego pani nie bierze na miotłę i przenosi mnie pani do szafy, no? Zaraz, no chwileczkę, przecież ja nie mogę stąd wyjść, no. Ta szafa to jest chyba jakiś piec. Małgosiu, opalisz się na brąz. Tak, ciemny brąz. Małgosiu? Ale proszę pani, przecież ja jestem chłopczykiem. Dobra, dziewczynko, nie oszukasz mnie. Proszę pani, ja chciałem tylko powiedzieć, że szukam... A? Lepiej pani nie powiem, czego ja szukam. Aha. Ale na pewno nie wybieram się na żadną plażę i nie będę się opalał na brąz. Na plażę? Przecież ja ciebie usmażę, moja ty słodka kruszynko. Kruszynko? Mniam. Olejkiem cię nasmaruję, figami nafaszeruję i na brytwanę, śliczną pannę i na łopaty szast. Drzwiczkami prast! Idź sobie, Muszę uciekać, muszę się gdzieś schować. Na miotłę hop, hit! Pośpieszmy się, bo z czarów nic. Gdy powiesz raz, ja powiem dwa, bo czarownica jestem zła! O, Małgosia, dokąd to? Co ci się tak nóżki trzęsą? Wcale mi się nie trzęsą. Bo czarownica, jestem zła! Szanowna pani Babo Jago, mam taką biznesową propozycję. Taki honorowy pojedynek na zagadki, co? Jak, babo, odpowiesz na trzy pytania, to ze mnie będzie klops i kotlecik, ale jak nie odpowiesz, to mnie wypuścisz i w te pędy odfruniesz w zaświaty, dobrze? Zagadki? Dobra, bardzo lubię zagadki. Dawaj, dziewczynko, pierwszą. Ale ja nie jestem dziewczynką. No to jak już tam pani sobie uważa. Dobrze, to może tak. Pierwsza zagadka. A ile to jest? 2 plus 2 plus 2 plus 2 odjąć 2? Nutko, pomocy, co ja mam teraz robić? Nutko. Dobrze mówisz. Może mi pomóc jedynie zaczarowana księga. Co mi tam skwierczysz, mój kotleciku? Nic. A czy pani już zna odpowiedź na zagadkę? Oczywiście, Małgosiu. 2 plus 2 plus 2 plus 2 odjąć 2 to 6. Zaraz cię zjem i cześć! Policzyła i niedobrze. O, robi się gorąco.
Szafa? To jest piec Baby Jagi? Rozpala się? Trzeba szybko zadać następną, drugą zagadkę. Babo Jago! A co to jest? Niski, wysoki, piękny i miękki. Mówisz nim wiersze lub śpiewasz piosenki? Ojej, może w księdze jest sposób na Babę Jagę. Zaraz sprawdzę. Tu. Jest sposób na czarownicę. Aby przekonić Babę Jagę, zaśpiewaj pieśń radości. Tak radzi królowa księżyca. Pieśń radości. Jej, przecież ja znam tę piosenkę. Zaraz, jak to było? Nie rób smutnej miny, troski, żale, precz. Bawić się, radować, to najlepsza rzecz. Tańczyć dookoła będzie każdy z nas, bo na wielką radość przyszedł właśnie czas. Tra-la-la-la-la-la, kolacyjka przy muzyce. Będzie przyjemne. A ja też bym śpiewał. No słyszę. Niam, apetyt wielki mam. Jeśli piosenka nie pomoże, to przeczytaj tajemnicze słowa księgi. Tak radzi królowa księżyca. Królowa, nie królowa, ale gdzie są te słowa? Wiem. Tak? Niski, wysoki, a piękny i miękki. Mówisz nim wiersze lub śpiewasz piosenki. Przecież to głos! Ludzki głos! Wiedziała. To jest odpowiedź na drugą zagadkę. Wiedziała. Wytapia się tłuszczyk ze strachu, co? Nie. Ale jak jestem głodna. Dobra, Małgośka, trzecia zagadka, bo mi w brzuchu brr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 
dobrze, bo bardzo jestem głodna. Żegnaj życie, żegnaj mamo, żegnaj tato, żegnaj nutko ukochana. No, Małgośka, chodź tu, bo zgłodniałam. Czym by cię doprawić? Nie, zaraz. Racja, nutko, racja, nie poddam się tak łatwo. Na pewno się nie poddam. Księga, gdzie jest księga? O, tu. Na pewno w niej znajdę. Tu nie. O. Tajemnicze słowa, które pomogą przegnać stąd czarownicę. Jejku, piec się rozpada, piec jest coraz bardziej gorący. Nutko. Tak, dobrze, wiem, nie mam nic do stracenia. Tak. Babo Jago! Mam trzecią zagadkę. No, posłuchaj. Jak nazywają się zaczarowane w muzyce kwiaty? Gdy wywołasz je, one pojawią się, a ich śpiew sprawi, że odlecisz na miotle w zaświaty. To nieuczciwe! A dlaczego? Jak powiem, jak się nazywają, to mnie śpiewem zaczarują i będę musiał odlecieć! Ha, trudno! Jak nie powiem, przegram! Trudno! Ryzyk fizyk! Jestem taka głodna, że zaryzykuję! Pani się pospieszy, bo tu gorąco! Zanim się tu zjawią, zdążę coś jeść, choćby na surowo! Szybciej, pani babu Jago! Przyjmuję to wyzwanie, ale nie powiem ci, gdzie jest to, czego szukasz! A pani wie, czego ja szukam? Wiem! Wie pani, gdzie jest mój kluczyk do szczęścia? Wiem. Babo Jago, a powiesz? A po co? Po co, skoro cię zjem? Co? A, zaczarowane w muzyce kwiaty, o który Małgosiu pytałaś, nazywają się... Lakme! Lakme! Kwiatowy duet! No,
nie uciekaj mi, kruszynko. Nie, ja tylko tak troszeczkę poczekam. Jak smakowicie pachnie. Ty pewnie jesteś słodziutka. A to tak troszeczkę dalej ode mnie stanęła. Zaraz się przekonam. Nie. Nutko, ratuj. Hej! Ogarnia nie jakieś zakręcie! O. Czy ktoś mnie spędzi? Muszę się podrapać! O, teraz mi oskoczy! Co się dzieje? Te kwiaty już tu są! To zaklęcie to maskotki! Już znasz! Niesamowite! Przez nie nic nie zjem! Znów w zaświatach nam się chować i kolejny wiek głodować! Idź sobie! Koniec odcinka trzeciego. Wystąpili maestro Maciej Gąsiorek, Nutka Monika Polaczek-Przestrzelska oraz Bogumiła Dziel-Wawrowska, Katarzyna Laskowska, Zuzanna Lipiec-Gąsiorek, Piotr Rafałko, Robert Szprengiel. Tekst Maciej Gąsiorek, reżyseria Leszek Zduń, kierownik wokalny Zofia Witkowska, realizacja dźwięku Wojciech Pątkiewicz oraz Jan Jędrzejczyk. W realizacji wykorzystano także zasoby biblioteki Audio Network. Producent wykonawczy Osorno Media. Kierownik produkcji Patryk Makowski. Organizatorzy: Fundacja imienia Zygmunta Noskowskiego, Opera Light, Narodowe Centrum Kultury. Patroni medialni: Radio dla Ciebie, Radio Bajka, Presto, Miasto Dzieci.pl. Partnerem jest Urząd Miasta Konina. Projekt zrealizowany dzięki programowi dotacyjnemu Narodowego Centrum Kultury Kultura w sieci.